Hejo, cześć moi drodzy widzowie, witam serdecznie w kolejnym odcinku reakcje na tym kanale Jack Reakcje. Dlatego, że to są reakcje na kanale Jack Reakcje. Zostawcie, no nie wiem, dzisiaj na przykład chciałem 5 łapek w górę tylko i wyłącznie dlatego, że nie chcę, żeby przyszedł do mnie straszny klaun. Mówię wam poważnie, jeżeli przyjdzie do mnie straszny klaun na chatę, a już go dawno nie ma z tym drugim, to będzie strasznie. Więc zostawcie 5 łapek w górę, ponieważ jeżeli to przekroczymy, to ja wam po prostu potem pokażę nagranie, co się stanie. Ale nie chciałbym, żeby to się stało. Zostawcie te 5 łapek i zaczynajmy odcinek, gdzie klauny robią parkour. Tak, to jest dziwne, ale epickie jednocześnie. Na nagraniu widzimy dach, w którym skacze jakiś typ. Normalnie parkurowiec, epicki. I od razu pojawił się klaun. O to chodzi, bo to odcinek, gdzie klauny versus parkour. Zobaczcie, jak go nawala typa. Co się dzieje? I on go porwał, to jest cała historia. Chyba, że się obudził właśnie ze snu. Big brain move. Ej, nie. I faktycznie on jest... Nie, to jest pokój klauna. Został związany w pokoju klauna. Ślad krwi na drzwiach. O! Wow! I on... Co jest? Stop. Zamknął drzwi. Wow, wow, wow. Ale dużo się dzieje na tym filmie. Aż musiałem zastopować. Typ został uderzony, jak sami widzieliście, kijem baseballowym, zbity przez klauna, zamknięty w jego pokoju. To jest taki wielki odcinek YouTube'owy. Tylko, że prawdziwy. Nie, no tylko, że związany z parkurem, że oni będą robić różne sztuczki, żeby uciec przed klaunem. Czyli takie jak policja i klaun, tylko lepsze, dużo lepsze, bo parkury robią po prostu. Okej, odsuwa się od... Co jest po lewej? Jest po prawej klaun! Nie, to jest jeden w lustrze, ale bym się nabrał na to. Jak dobrze nie trafił, byłoby po typie. Happy Halloween. Happy Halloween, dla kogo? Dlatego. Co za typ? To jest jakiś szpital w ogóle opuszczony i on ucieka z niego. Ale akcja! Okej, dobra, widać, że ten to się jakoś nie starał jakoś mocno go zbić. Ale czeka go bardzo długa droga ucieczki, serio. I jeszcze ucieka za róg, chowa się, chowaj, chowaj, chowaj od razu, tutaj w dół, tak. Dobry, dobry move, dobry, bardzo dobry ruch, żeby się schować. Całe szczęście, że on mnie słucha, jak biega to, co mu mówię i podpowiada, bo naprawdę byłoby źle. Kolejny klaun się pojawił. Ja zatrzymam na tym momencie. Ile osób jest zaangażowanych w ten film, że to tak epicko wygląda? To jest niewiarygodne akurat. Podoba mi się. Trzeba zrobić taki odcinek. Zwołać 4 klauny w jedno miejsce i dzięki temu będę mógł przed nimi uciekać lub cała ekipa T-Squad. Muszę zadzwonić do 2 klaunów, żeby ściągnęły resztę. Ale już nie mam kontaktu w sumie z nimi, więc... Napiszcie w komentarzu, ile naliczyliście klaunów to teraz. Ale jest kolejne po prostu. Ucieczka jest naprawdę zarobista, chociaż czekam na większe skoki. Takie... Wow! O kurde. Tutaj dobrze został rzucony. Walić go. Na FMMA powinien się bić z 4 klaunami. Ja się powinienem bić z 4 klaunami. Napiszcie im to. Dobrze. No i dobra. I to jest kościół jakiś z tego co widzę. Czy katedra? Ty będzie teraz uciekał przez katedrę. Dobrze. Tu go już nie uchwycił. Klauny są na tyle głupie, że one nie widzą takich rzeczy. Że po prostu im jest ciężko biegać. Ciężko uciekać. O, Pennywise. No już stop. W tym etapie filmu chciałbym powiedzieć, że Pennywise to jeden z najgorszych, które tam się pojawią prawdopodobnie. Ma już balona, więc mówię wam, że to będzie najgorsza ucieczka z najgorszych, jakie istniały. Poczekajcie. Skoro się najadłem, dlatego że ten jogurcik, który piję, nie mogłem wam logo pokazać, ma 23 gram białka, na siłowni idealne. I do... Jakie przejście zarobiste! Cofamy, cofamy, cofamy! Ło! Niesamowite! Bardzo mi się poda, serio! Ale epickie! Oprócz tego, że wiadomo, są tam dźwięki, efekty dźwiękowe, bicia się zajebiście, to to jednak było epickie. Napiszcie, czy też wam się podobało, naprawdę. Teraz tak, uciekanie po kościele, dobry temat. Czy tam jakieś katedrze po prostu. Bo mam nadzieję, że... Nie! Jeju! Clown dress! No tego nie było! Czy on serio spadł z takiej wysokości? Ja bym się zabił pewnie. Poczekajcie, aż zobaczę. 110 kilo versus taki mur. Uwaga! Tak, proszę państwa. Ogólnie to śmierć na miejscu. Bez szans największych na uratowanie. Karetka nawet by nie musiała jechać. Ta wysokość to za dużo. Ale nie jestem lekarzem, żeby oceniać, czy to się stało, czy nie. Ale mogę być w jakimś odcinku, żeby oceniać na przykład jakiś lekarzy jako nie lekarz, wiecie, jako udawany lekarz, John Sims. No dobra, uciekaj dalej przed kolejnymi. Ucieka, 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 ucieka. Tutaj mamy jakieś kolejne epickie movementy. Mam nadzieję, że on ruszy do nowego jakiegoś bloku. O, zgubił ich, dobra. Dobra, nieważne na co ja liczę, ważne, że ich zgubił. Na razie dobrze, tylko odwróć się w lewo. Co?
Co?! Dlaczego wzięli takie małe dzieci, żeby one grały klauny? To już jest przerażające coraz bardziej, powiem wam szczerze. I nie wiem, jak na to patrzeć, ale patrzę po prostu tak, że to jest coraz to i straszniejsze. Uciekaj przed nimi, uciekaj, serio. Nie, no to jest mocne akurat. Ile jest osób? Wow! W tym filmie. Dobra, kurczę, prawie mu nogę uciął. Ja bym rzucił tym tasakiem. Ej, ja się zamieniam po stronie klauna, że zaczynam być inny. Ja jestem po stronie parkurowca. Mam nadzieję, że mu się uda. Jeszcze kilkadziesiąt sekund. Dawaj, wytrzymasz do końca. Motywacja to podstawa. Yeah! I to jest ten, z którym na początku chyba się bił w ogóle. Ach, i znowu mu wpieprzył. No nie! Skacz od razu. Dobrze, udało mu się. Nie dziwię się. Nie dziw, to już jest przesada, że on się pojawił w tym samym miejscu. To jest przesada. Jak on to zrobił, to ja też nie wiem, szczerze mówiąc. I to jest mocne bardzo. Typ go sklepał. I w drugiej, ty dałeś, oby ci poduszka była ciepła z każdej strony. Oby ci było zimno w stopy tak, żebyś musiał je schować pod kołdrę i za gorąco, żeby się wyciągnął. Oby w dzieciństwie jabłka ci dawali zamiast słodyczy. Człowieku, dałeś marchewki dzieciom. Przepraszam widzowie, zmieniam. Ja jestem po stronie klaunów teraz. Mają go jak najbardziej przestraszyć. Czy wy, gdybyście dostali zamiast słodyczy marchewkę, byście tak samo zrobili? Napiszcie w komentarzu. Bo ja myślę, że tak. Uuuu, jest Joker nawet! Czemu wszyscy mają tasaki i trafić nie mogą? Może tasaki... Widzicie widzowie, że udało im się uciec. Walka była epicka, szczerze. Gonienie, tylko ilość klaunów i postaci była tak wielka, że nie miałem się na czym skupić zupełnie. Jeżeli chcecie taką edycję parkour versus klauny u nas, no to napiszcie to w komentarzu, może się niedługo pojawi, a może jutro akurat to nakręcę, bo wpadło mi to w tym momencie do głowy. Zobaczymy, przekonamy się na drugim kanale Jack Frost, gdzie pojawiają się vlogi, a tutaj pojawiają się reakcje. Dziękuję za oglądanie, pamiętajcie, 5 łapek, a klauny nie przyjdą tutaj do mojego mieszkania i nie zaczną nas gonić. 5 łapek w ogóle, tylko tyle, nic więcej. Trzymajcie się! Nice!